Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swoimi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi, całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy serca swemu bratu. Oto słowo Pańskie. Mamy dzisiaj Ewangelię kluczową, powiedzielibyśmy, dla naszej wiary. Ewangelię o przebaczeniu, której fragment mamy w modlitwie Ojcze Nasz, który powtarzamy codziennie: i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Czyli warunkowanie miłosierdzia Bożego naszym miłosierdziem. Tego nas uczy Pan Jezus, żebyśmy to mówili w modlitwie Ojcze Nasz. Czy nie ma czegoś takiego jak Boże miłosierdzie dla nas bez naszego miłosierdzia? Boże miłosierdzie jest ogarniające wszystko i Bóg przebacza wszystko. Nie ma granicy Boże miłosierdzie. Bóg przebacza każdemu wszystko. Granicą miłosierdzia Bożego jest moja odpowiedź na dobroć Bożą. Kiedy powiem: tego nie można wybaczyć, to jest za duży grzech, tu jest za duża krzywda wobec mnie, albo wobec drugiego, albo wobec narodu, albo wobec świata, bo ktoś wywołuje wojnę światową. Boże miłosierdzie jest nad każdym i jest przebaczające wszystko. Ojcze, przebacz nam, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Bardzo często, mówiąc o miłosierdziu, o przebaczeniu, myślimy sobie, że przebaczeniem robię komuś dobrze. Że w ten sposób, że wybaczyłem tobie, więc teraz to ty masz dobrze, bo ci wybaczyłem. Tymczasem przebaczenie jest nam potrzebne. Mi, przebaczającemu, jest potrzebne przebaczenie. Żebym ja wybaczył drugiemu. To ja dzięki temu śpię spokojnie. To ja dzięki temu mam wolne serce. I to rozumienie tego, co teraz powiedziałem, będziemy to komentowali dalej Ewangelią, ale rozumienie tego jest bardzo trudne i w momencie, kiedy spotyka nas krzywda,
a spotykają nas krzywdy co rusz. Znowu coś się wydarza, jedne są większe, drugie są mniejsze, ale gdy spotyka nas krzywda, na nowo stajemy przed pytaniem, czy wybaczyć, czy to zrobić, bo tak bardzo boli, i myślimy znowu, że tym moim przebaczeniem robię przysługę tamtej osobie. Tymczasem przebaczam dla mojego dobra, żebym mógł być zbawiony, żebym mógł przyjąć zbawienie dla mojego dobra, żebym mógł spać spokojnie, żebym się zdrowo rozwijał, bo to jest też z tym związane. Ogólnie przebaczenie, to, że komuś wybaczam, to skutkuje na mnie, a później też i społecznie. Także to jest coś, co jest potrzebne nam. Uczniowie, Piotr przychodzi do Jezusa, uczniowie mają też ten sam dylemat, bo w ich gronie pojawiają się tacy, którzy dokuczają, którzy denerwują, którzy oskarżają, którzy mówią fałszywie, odnoszą się do historii. To są sytuacje zależności, czemu celnik jest między nami. Mnie Bóg bardziej kocha, ty więcej nagrzeszyłeś w życiu, a ta miała 7 duchów, z której... i tak dalej. Ten, po prostu kłócą się tak, jak my się kłócimy dzisiaj, jak się spieramy w rodzinach, jak się spieramy w sąsiedztwie. Nie po drodze nam jest z tym, nie po drodze z tym. Różnica poglądów, patrzenia na świat. Apostołowie też się różnili i dzisiaj też się różnią. Kościół dzisiaj jest różny. My myślimy, że jedność Kościoła ma się wyrażać właśnie w linijce, że wszyscy równo. To jest antyewangelia. Właśnie u Pana Jezusa, Pan Jezus wybiera takich apostołów, gdzie każdy jest totalnie inny i ich nie równa. Przynajmniej Jezus tego z nimi nie robi. Oni są przeróżni i dzięki ich przeróżności mogą trafiać do różnych osób. I to jest bogactwo Kościoła, że jesteśmy różni, nie po to, żeby nas równać. Jedność jest w Duchu Świętym. On jednoczy, jeden płomień wstępujący na wszystkich i On jest jednością Kościoła, scalającą. Ale nie niweluje różnic między apostołami, a scala ich w modlitwie, scala ich przed Bogiem. Więc Piotr przychodzi z pytaniem o miłosierdzie i w tym pytaniu o miłosierdzie, ile razy mam przebaczać, mógłby poprzestać na nim, ale nie poprzestaje. Od razu w modlitwie stawia Bogu granicę. Ile razy mam przebaczyć, czy aż 7? Czy my jesteśmy inni dzisiaj? Oczywiście, że jesteśmy tacy sami, jak apostołowie. To i tak jest. Mówimy o świętym Piotrze. Mówimy o świętym człowieku, który tak stawia pytania Bogu. My dzisiaj nie stawiamy pytań, ile razy mam wybaczyć, czy aż 7? Ile razy mam wybaczyć dziecku, czy aż 7 razy? Nie stawiamy sobie tak pytań. Tylko w momencie, kiedy zrobi coś tak głupiego, to mówimy do Boga, na modlitwie mówimy: Boże, ratuj to moje dziecko. Czy można być aż tak głupim, żeby tak robić? Ratuj tego sąsiada. Czy można być aż tak głupim, żeby tak niszczyć? Przecież to już jest niewybaczalne. Nie znamy takich słów. Nie pytamy się, czy coś jest wybaczalne, czy niewybaczalne. To są pytania, które mówią, zadają sobie chrześcijanie, katolicy wracający z kościoła. I potem mówimy o niewybaczalnych rzeczach, że te kłamstwa, ta manipulacja, to już jest niewybaczalne. Jak można tak niszczyć? W naszym rozumieniu oczywiście. Jak można tak niszczyć człowieka, Polskę? Jak można tak niszczyć tę firmę, miejsce pracy? Każdy z nas w jakimś innym środowisku, gdzie jesteśmy. Ale to pytanie o niewybaczalność czynów, to jest nasza codzienność, czy z tym się zmierzamy. A to jest inaczej zadane pytanie Piotra, ile razy mam wybaczyć, czy aż 7. To jest przykre, że tak się dzieje z nami, z ludźmi wierzącymi, ale tak się dzieje. To jest nasz dramat, że będąc przy Jezusie, który wszystko wybaczył, my sami patrzymy na Niego, chcemy przyjąć to, co robi, to, co zrobił dla nas,
że nam wszystko wybaczył i zrobił to wobec nas i wobec każdego człowieka na ziemi, w całej historii i tych, którzy będą po nas. A my się zastanawiamy nad drobnymi wycinkami historii świata albo naszego życia, czy ja wybaczę. Będąc przy tak wielkiej miłości i takim miłosierdziu, które granic nie ma, my zadajemy sobie pytania o granice miłosierdzia. I stąd jest ta przypowieść, którą Jezus opowiada apostołom o przebaczeniu. Król, który odpuścił komuś 10 tysięcy talentów, to są podatki połowy Polski. Jakbym powiedział, że to jest 50 miliardów złotych, to i tak nam to nic nie da, a to jest więcej. Ta suma nie ma znaczenia, jest tak wielką sumą. Jest to poza horyzontem oddawalności, poza horyzontem wyobrażenia sobie, ile to jest pieniędzy, bo nawet nie wiemy, co za to można kupić. Jest to po prostu poza naszym horyzontem. My możemy sobie zrobić kalkulację jakąś, że ten blok tyle by kosztował. Albo by ktoś chciał kupić pół Szczecina, to tyle by zapłacił. Jakąś taką kalkulację w głowie. Dług, który mamy wobec Boga przez nasz grzech, jest niewyobrażalny. Przez jeden grzech. I Bóg nam to wszystko odpuszcza. Nie jeden grzech, a grzechy naszego życia. Wszystko nam odpuszcza. I to jest ta suma 10 tysięcy talentów. Niewyobrażalna, a nawet jak sobie te zera policzymy, to i tak nam to za wiele nie da. Musimy operować tylko tymi zerami, bo sobie tego nie wyobrazimy. I nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić ani zrozumieć, co to znaczy, że Bóg stał się człowiekiem i że został za nas ukrzyżowany. Że tak uniżył samego siebie, przyjąwszy postać sługi, że staje się między nami. Bóg zapiera się bóstwa i staje się człowiekiem pomiędzy nami. To jest niewyobrażalne. 10 tysięcy talentów. Ale Bóg to zrobił. To się stało. Nie ma tutaj, tu już nie ma dyskusji. To się wydarzyło. Ten dług został nam darowany. Każdy grzech naszego życia, niezależnie czy mamy wątpliwości, czy powiedzieliśmy to wyraźnie w konfesjonale, niezależnie od tego, czy zdążyliśmy się wyspowiadać, czy przed śmiercią przyjęliśmy sakrament, czy nie, czy coś zatailiśmy, w momencie, kiedy oddajemy się całkowicie Bogu, ale On to i tak już zrobił. Po prostu oddał życie za każdy grzech na ziemi, żeby zbawić każdego człowieka. I mówię Ewangelię. Bóg stał się człowiekiem, przyszedł na świat, aby zbawić każdego człowieka. Ewangelia świętego Jana. I teraz to, co się dzieje w drugim kroku, to jest nasza odpowiedź. Co ja na to? Czy wchodzę w to? Pójdź za mną, wchodzę w to, czy powiem wchodzę trochę, wchodzę, ale wchodzę tylko za wyjątkiem męża, który mnie skrzywdził, albo żony, która zdradziła, sąsiada, który potrącił moją córkę, za wyjątkiem tego, którego dzisiaj widzę w telewizji, albo który wywołał wojnę. To jest, tu się z tym zmagamy. Albo nie ma tu wyjątków. Nie ma czegoś takiego w przebaczeniu jak wyjątek. Jeżeli mam wyjątek, to naprawdę potrzebuję nawrócenia. Tutaj to jest, nie ma miejsca na to. Taka jest Ewangelia. Nie ma na pół osoby, że powiem, tu się jeszcze, daj mi Boże czas. Jeszcze potrzebuję coś sobie ułożyć. Może być tak, że powiemy, nie umiem, ale wybaczam. Że robię to całą wolą, wszystkim jak potrafię, a widzę, że zadra w moim sercu ból, który noszę, wymaga przepracowywania i chcę przyjmować Eucharystię, chodzić do spowiedzi, przyjmować miłosierdzie Boże po to, żeby ta zadra pękała. Ale wolą, rozumem, tutaj nie ma czegoś takiego, Boże, daj mi jeszcze jeden dzień, zanim to zrobię.
Nie ma czegoś takiego w chrześcijaństwie. Niezależnie od zniszczeń, niezależnie od tego, co się wydarzyło. Ponieważ nikt nam nie zrobi czegoś gorzej czy więcej niż to, co my zrobiliśmy Jezusowi jednym grzechem. Ewangelia, którą Jezus podaje, kończył, jest czymś, co nam jest zupełnie nie w smak. Nie, trudno nam jest to przyjąć, bo Bóg w konsekwencji tej przypowieści cofa miłosierdzie. Czy człowiek, który powiedział, nie odpuszczę 100 denarów, 100 denarów to jest około 20 tysięcy, 1/3 naszych zarobków rocznych, nie odpuszczę tego, bo ktoś mnie tak okradł, tak skrzywdził, takie coś mi zrobił. I ten człowiek, któremu król wszystko darował, a on nie odpuścił. Czyli król mu cofa miłosierdzie i mówi, skoro ty taki jesteś, to niech ci się stanie tak, jak jesteś. Miarą twojego mierzenia drugiemu człowiekowi ja tobie odmierzam. Chociaż jestem nieskończenie miłosierny. Mogłeś wejść w nieskończone miłosierdzie Boże, ale miarą twojego miłosierdzia konkretnie jest to, jak ty mierzysz drugiemu człowiekowi. I Ewangelia kończy się słowami: podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Nie, bo trzeba wybaczam, tylko nawrócone serce. Przebaczam z serca. Nie ma pośród nas tutaj w Kościele kogoś, kto mu jest łatwiej bądź trudniej. Nie ma osoby uprzywilejowanej. Ksiądz w niczym nie jest uprzywilejowany. Jeżeli chodzi o przebaczenie, każdy z nas staje w takim samym trudzie, w takich samych zmaganiach i każdemu z nas wystarczy łaski Bożej, żeby powiedzieć wybacz. Z serca wybaczam. Nie, bo trzeba. Nie, bo inaczej zginę. Nie będzie miłosierdzia, będę potępiony, tylko z serca. Bóg patrzy na serca. Na zewnątrz może się okazać, że nie widać mojego miłosierdzia, nie widać mojego przebaczenia, bo nie mogę się pojednać, bo osoba się na mnie obraziła, nie mogę rozmawiać, bo umarła, nie mamy już kontaktu, bo mamy spór sądowy i on trwa i trwa i nie można nic zrobić. I nie mogę, nie możemy porozmawiać, bo jest spór sądowy. Na zewnątrz tak może być. Bóg patrzy w serce. Czy z serca wybaczyłeś? I droga dla każdego z nas. Bez wyjątku. Najtrudniejsze, co jest w Ewangelii, przebaczenie, czyli krzyż, jedyne, co Jezus umieszcza w modlitwie Ojcze Nasz. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Amen.